jesteśmy teraz w kawiarni Zacisza. Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić was na dwie imprezy, na dwa koncerty. Pierwszy z nich, teatr, prowizorium. To nie jest koncert. Jeszcze raz. To jest tak, tu jest teatr, tu jest wystawa, a tu jest koncert. To na trzy imprezy. Na trzy imprezy, nie? Dobra. Jesteśmy teraz w kawiarni Zacisza. Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić was na trzy imprezy. Teatr, wystawa i... I koncert. Koncert. Teatr. Teatr Prowizorium. Spektakl odbywać się będzie w Galerii Art. Kiedy będziecie oglądać ten program, będzie trwało pierwsze przedstawienie. Także wyrobicie się jeszcze na drugie, które rozpocznie się o 19:30. Jeśli komuś nie będzie się chciało pójść na teatr, może nie lubi teatru, tutaj będzie, właśnie w tej kawiarni, za przyszłość będzie otwarcie wystawy Stanisława Dobrowolskiego. Właściwie też w trakcie emisji programu już to otwarcie będzie się odbywać, ale o 19:00 będzie koncert gitarzysty Andrzeja Makaryczowa, nauczyciela z Chełmskiej Szkoły Muzycznej. Za tydzień zaprezentujemy tą kawiarnię artystyczną bardziej. Uda nam się porozmawiać z właścicielem, z właścicielką. Ekscentryczną. Tak, właściwie nie, no ekscentryczny to jest właściciel. Z Kasią i z Wieśkiem Mielniczukami. Pokażemy też ich kronikę, mają taką kronikę. Dużo tu robili, dużo wystaw, dużo koncertów. Dużo gości. Stawnych. Będą mieli niedługo teatr. Wiele ciekawych rzeczy. To zapraszam za tydzień. Teraz kończymy. Cześć. Cześć. Jesteśmy teraz w kawiarni Zacisza. Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić was na trzy imprezy. Teatr, wystawę i koncert. Może teraz teatrze. To będzie teatr prowizorium. Spektakle odbywać się będą w Galerii Art. Pierwszy spektakl o 17:00 w piątek, czyli teraz, kiedy oglądacie ten program, właśnie trwa pierwsze przedstawienie. Ale możecie zdążyć jeszcze na drugie, które odbędzie się o 19:30. Tak, jeśli wyjdziecie zaraz po zakończeniu programu. I teraz otwarcie wystawy. W tej kawiarni, w kawiarni Zacisza, to jest Zacisza 9 ulica, będzie otwarcie wystawy Stanisława Dobrowolskiego. Też otwarcie będzie odbywać się o 17:00, tak właściwie wygląda, już się odbywa w tej chwili. Tak wygląda zaproszenie. No cóż, jeśli ktoś nie lubi ani teatru, ani malarstwa, może wybrać się na koncert gitarowy. To będzie koncert Andrzeja Makaryczowa, nauczyciela z Chełmskiej Szkoły Muzycznej. Na pewno będzie bardzo ciekawy. Na pewno z tych imprez będziemy robić relacje, za tydzień to wszystko zobaczycie. Za tydzień możecie też zobaczyć prezentację kawiarni artystycznej Zacisza, w której na pewno porozmawiamy z właścicielami, z Kasią i z Wiesiem Mielniczukiem. Tak. Pokażemy też kronikę, ale mają taką kronikę. Na razie nie otwieraj. Na razie nie będę otwierał, nie będę zdradzał, ale tu się bardzo dużo działo. To są podpisy wielu sławnych osób. Tak. Słynny. Nie tylko z Chełma, ale też tak. ze świata. Tak więc zapraszamy za tydzień, wiele ciekawych rzeczy. Już? Dobra. Czekaj, chłopcy idą. Chodź pierw chłopców, strzejmy. Przepraszam chłopaki, czy mogę was o coś zapytać? Jak się czujecie rozpoczynając nowy rok szkolny? No mogłyby być wakacje jeszcze trochę dłuższe. A ty? Nie. Nic się nie zmieniło? Nie. Co miało się zmienić? No nie wiem, na koniec wakacji. No smutno trochę. Do szkoły znowu. A 10 miesięcy znowu trzeba chodzić. Dzięki. Dobry. Wspaniale? Pewnie. Coś wspaniałego? Pewnie. Dzięki. Strasznie. A wy? Strasznie. Przepraszam bardzo, jak się czujecie rozpoczynając nowy rok szkolny? Za darmo wywiadów nie udzielam, przepraszam. A ty? Nie mamy czasu w tej chwili. Ale jak się czujecie, no? No, jak się czujemy? Znaczy nie bardzo się chcę chodzić do szkoły jak każdemu, ale nie jest źle w sumie. Lubisz szkołę? Znaczy... Tak. To nic, dziękuję. Patykowi, jak się czujecie rozpoczynając nowy rok szkolny? Czujemy się nieźle. Oddam wam mikrofon może.
Trudno mi o tym mówić tak od razu, może pierwsze wrażenia są takie dosyć niekompetentne, dlatego moje laickie zdanie będzie dość subordynowane. 1 września to dzień ważny dla każdego młodego człowieka. Nowy rok szkolny zaczyna się, nowe spotkania z przyjaciółmi, nowe lekcje, nowe znajomości, nowi koledzy, nowi nauczyciele, nowe lekcje. Oczywiście nie wolno zapomnieć o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nie wolno, absolutnie. Także jednak pogrążeni jesteśmy w wielkim smutku. Tak, uczcijmy to minutą ciszy. Jak się czujecie, rozpoczynając nowy rok szkolny? Wspaniale. Czujesz się wspaniale, a wy? Też. Tak? Tak. Dzięki. Bo mam beznadziejną klasę. A jesteś w pierwszej klasie, jak się domyślam? W pierwszej. I pewnie w pierwszym ogólniaku? W drugim. Nie, to bomba, w drugi ogólniak to podstawa, ja myślę. I co, nie podoba ci się klasa? Nie podoba. Ale wychowawczyni ci na pewno podoba? Podoba. Wychowawczyni jest bomba, tak? Tak. I to wszystko? Wszystko. A jak było na wakacjach? Wakacje spędziłam w Chełmie. Tylko w Chełmie? Tylko w Chełmie. A czego? No bo... Czepiec. Nigdzie nie chciał ci jechać? Nie. No to dzięki. Dzięki. Dobrze, ale... Szkoda, że wakacje się skończyły. A gdzie się uczycie? W szóstce. W szóstce? Jeszcze w szóstce? Tak, ostatni... W ósmej klasie. Tak. A kto jest teraz dyrektora? Chyba pani Małysz. To chyba to, wy nie wiecie, kto jest dyrektorem? No, pani Małysz. Ja zawsze wiedziałem. I co? Tak się skończyły i smutno. Tak. Dzięki. Pana, jak pan się czuje rozpoczynając... Przepraszam was, powiedzcie mi, jak się czujecie rozpoczynając nowy rok szkolny? Strasznie. Bardzo fajnie. Od samego początku 7 godzin jutro, także nie jestem zadowolona. 7 godzin będzie się uczyła dzień w dzień? Nie, tylko jutro. A. I jeszcze okienko na 5 lekcji. A ty czego jesteś szczęśliwa? No bo jutro nie mam lekcji. A czego? Dopiero zaczynam, jestem w pierwszym, dopiero lekcje zaczynam od poniedziałku. Tak jak my. A ty się uczysz. Ja się uczę i nie mam. Nie. Dzięki. Czujesz, rozpoczynając nowy rok szkolny? Beznadziejnie. Dlaczego? Lepiej nie mówić. No tak zwyczajnie, nudno. Nudno? Że tak. Skończyły się wakacje i idziesz do szkoły, tak? Tak. Dzięki. Szkolny. Wspaniale. Jeszcze rozpoczynając nowy rok szkolny. Bardzo świetnie, jestem szczęśliwa, że idę w ogóle do szkoły. I a idziesz do pierwszej klasy? Nie, ja już prawie kończę. I no szczęście to jest właśnie, dzień dobry, idzie moja profesorka do języka polskiego, która mnie uczyła. No i szczęście, że idę. 2 miesiące się skończyły, krótko było, ale może być. Dzięki. Nie ma. Znając nowy rok szkolny. Dobrze. Widzę, że wspaniale. Nie, no fajnie jest. Fajnie jest. Humor dopisuje. O, zawsze. Nie jest źle, naprawdę. Dobrze jest. Teraz? Takie rozpoczęcie wesołe. Tak jest. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień. No jutro drugi, ale też będzie wesoły. Świetnie. A gdzie się uczysz? W czwartym. W czwartym? Tak, w czwartym. I będziesz się uczyła w czwartym? Będę się uczyła. A czemu cię nie widziałam na przykład na wyborach miejsc, czy coś podobnego? Bo mnie nie było w ogóle w Chełmie. Aha, to w przyszłym roku. Ja? A dlaczego? Ja? Nie, dziękuję. Ja chyba się nie nadaję na miss. No czemu nie? Na mistera, proszę. A, mistera, bardzo. A jak było na wakacjach, powiedzmy? Świetnie. Żałujesz, że się kończy rok szkolny? Że się zaczyna rok szkolny? Kończy się rok szkolny, tak. Nie, strasznie żałuję. To naprawdę jest tragedia. 2 miesiące to jest stanowczo za mało. A gdzie byłaś na wakacjach? W Goleniowie. A gdzie to jest? To jest z Goszczecina, takie miasteczko. I przez cały czas byłaś w Goleniowie? Miesiąc. I co tam robiłaś, powiedzmy? Nie, wszystko. No bo nie, ja tu w Chełmie siedzę przez 10 miesięcy i nie wiem, co mam robić. Ojejku, no w Chełmie nic. W Chełmie nic. A tam było? Bye.
klasy pierwsze. Może, żeby dodać otuchy tym klasom, przyjmijmy je brawami. Jest to piękna chwila, taka chwila zdarza się tylko raz w życiu. Miło mi także powitać rodziców oraz grona nauczycieli pracujących w tej szkole, szkole imienia Bolesława Zygmunta Wilskiego. Pani dyrektor Irena Zygmuntowicz. Pani dyrektor, którzy również pomagają mi, nauczyciele oraz rodzice, dla których to Państwa również składam serdeczne podziękowania. Drugi, wykonywanie codziennych zadań przewidzianych programem dla klas pierwszych, drugich, jak i trzecich. Chcemy, abyście czuli się w naszej szkole jak najlepiej. I udać się na wakacyjny odpoczynek. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Ja również dołączam się do tych, a jeszcze i ja zachęcam rodziców do ścisłej współpracy, bo szkoła jest biedna, a każda para rąk, jak to pospolicie się mówi, jest potrzebna, żeby nieść pomoc naszym dzieciom.